Jak zwykle rozpoczynam dzisiejszą pogwarkę od omówienia komunikatu Dowództwa Obrony Warszawy. Otóż już w pierwszym zdaniu tego komunikatu spotykamy się z określeniem ognia artyleryjskiego, którym była Warszawa w ciągu dnia dzisiejszego obrzucana. Ogień ten określony został jako ogień nękający. Co chwila nieprzyjaciel oddaje szereg strzałów, stara się tym nękającym ogniem zdeprymować Warszawę. Nieprzyjaciel strzela również granatami, które są temperowane na szrapnele, na wybuch w powietrzu, a więc one rozrywają się w powietrzu, obrzucając odłamkami. Tego rodzaju pociski skierowane są na cele żywe, nie na niszczenie oporu fortyfikacyjnego. Na cele żywe, a więc na ludzi. No w tym wypadku zupełnie wyraźnie są te pociski skierowane właśnie na ludzi Warszawy. Przeciwnik sądzi, że może już przeraził, obezwładnił warszawian, rozrzucił nawet odezwę, który powiada, że jeśli Warszawa nie zaprzestanie oporu, to on zacznie wówczas ostrzeliwać miasto. Jakby do tej pory ostrzeliwał właśnie nie Warszawę, a Londyn, Paryż, a nam dawał spokój. Zakończę na pogodzie. No lało, chwała Bogu, lało. Jest to nam potrzebne, lotnicy nam nie będą uprzykrzali życia, a jutro, bez względu na to, czy będzie pogoda, czy nie, zapewne Warszawa będzie miała gorący dzień, może że bardziej gorący niż dzisiaj, może taki sam, ale w każdym bądź razie trzeba się przygotować, ażeby potem, kiedy się to skończy, kiedy Warszawa już będzie do historii należała z tytułu tych swoich walk, żeby można o czymś mówić. Jak powiada piosenka, wsparci na mieczach, rycerze stali o przewagach boju rozpowiadali. Niedługi jest już ten czas, kiedy to Warszawa będzie sobie gwarzyła, jak to było w czasie tych walk, jak to każdy był bohaterem.